po takim meczu znowu, gdzie ostatnie sekundy dostajemy trójkę przez ręce, nie ma co powiedzieć. Mam nadzieję tylko, że całe nasze nieszczęście i niefart zostanie w rundzie zasadniczej i cały ten plecak niepowodzeń zostanie w rundzie zasadniczej. Zbliżają nam się play-offy, wiemy teraz na czym stoimy, żeby zatrzymać chociaż przewagę własnego boiska. I think we just obviously let the game go a little bit at the end. They were making a lot of shots, so you have to give them credit. And we got to learn where we can try to keep our advantages and keep our leads and use that to move forward. Gratulacje dla wszystkich zawodników. Myślę, że każdy, kto był na parkiecie, dał to, co powinien dać w takim meczu. Zagraliśmy bardzo dobrze czwartą kwartę i cieszę się, że nie przestraszyliśmy się agresywności i fizyczności, z którą zagrał Anvil, bo naprawdę zagrali bardzo twardo pierwsze 30 minut. Rozmawialiśmy o tym troszkę w szatni, żeby nie zrobić kroku do tyłu, tylko podjąć rękawice i walczyć. I myślę, że każdy z chłopaków to zrobił na 101%, więc gratulacje dla nich. Na pewno pokazaliśmy serducho do grania, że ten sezon dla nas się jeszcze nie skończył. Będziemy walczyć w każdym meczu. Na pewno możemy się cieszyć z tego, że wygraliśmy zbiórki z bardzo fizycznie grającym zespołem. Znowu 30 asyst Anvilu, imponujące, ale my też naprawdę nieźle, 23 asysty. 50% za 3, no, cieszymy się, graliśmy cały mecz, tak naprawdę już było trochę na minusie ponad 10 punktów, ale pokazaliśmy się, że będziemy walczyć i ostatecznie wygraliśmy ten mecz. No, myślę, że to, co powiedziałem, że najważniejsze, żebyśmy walczyli do końca. Pierwsza, a druga rzecz, z tego co pamiętam, co powiedziałem, że jeżeli nie zagramy na 101% i w każdym posiadaniu nie będziemy mieli ugiętych nóg i grali z dobrym pracą rąk i agresywnie walczyli w pięciu przeciwko pięciu, to będzie ciężko w ogóle wygrać ten mecz. Myślę, że to, że Anvil zdobył 12 punktów, to tak naprawdę wynikało też z poprzednich rzeczy, że graliśmy też w miarę agresywnie, natomiast ta czwarta kwarta była naprawdę na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie.